Się stresuję. No spokojnie. No wiesz, no to jest horda pod nami i tak trochę. Wiesz co? Bo ja tu już chyba nie ma paliwa. Chyba całość ogarnąłem. Czyli jeden wlew był tak naprawdę. Paliwo, zbiornik paliwa pozostało zero, tak. Ja oczyszczam jeszcze te domki? Tak, myślę, że oczyścimy je przy okazji. No warto będzie. Dejdź, nie chcesz przyjechać. A nie chcę do hordy się zbierać zbytnio. Ale i tak idą. No, słyszę ich samochód. Zobaczymy. Dobra, poszły tam dalej, spokojnie. No. Będzie kolejny. Ja sobie tu wykręcę. To brzmi jakby na skordę zauważyła. Ale nie. Żadne nie lecą do nas. Dobra, to ja ściągam jeszcze z tego paliwo. Ty w sumie też możesz się nauczyć. Weź sobie kanister do ręki. Tam idzie jakiś zombie, to bym go ściągnął, żeby nie przeszkadzał. A, to ściągnij go. Ja zaczynam już zlewać. Tylko czekaj, ja sobie tym podjadę tam bardziej. Uważaj, bo chcę tu przyjechać. Bliżej. Ja pierdolę zaś coś. No i teraz klikasz prawym, ściągnij benzynę i on sobie sam kanister powinien wyekwipować i przy okazji zlewać. Mam wrażenie, że te eventy są za często. A, widzę. Ty, ale u nas dobra, teraz nie ma w ogóle eventu. Gdzie idzie? No ja mam trzeci event dzisiaj, ale to czy, nie wiem, 10 minut minęło? Ja się zajmę, idź do drugiego, 20 może. A co chwilę jest takie coś. No to losowe, nie? No losowe widać. To my farta mamy. A postać no, mi się stresuje, no. No słuchaj, no ostatnio my mieliśmy ten sam problem, że u nas było ich od chuja. Dobra, nie, dobra, z lewej. Nie powinien się przedostać. Jest tam paliwa jeszcze? Chyba już nie ma. Już nie ma? Chyba nie, to sprawdzę. Zbiornik paliwa 0%, tak. Ja zostawię w nim kluczyki, bo a nóż może kiedyś, nie wiem, będziemy uciekać czy coś. Zawsze jest taka szansa, wiemy, że on tu stoi. Pyk. Wystawione, a coś schowku jeszcze było. Mapa, taśmą samą przylepną to zabieram. Długopis sobie dobra, też. Dobra, do tych, do domków. Tam ząbiek jest na górze, patrz, tam gdzie teraz patrzę na wprost, na górze. Widzisz, drzwi się trzęsą, tylko nie daj się ugryźć. No widzę. Maska spowalnicza też zabieram. Ręce spowalnicze też. Rut kolczasty, ej, to sobie też zabieram. Idę tu. Okej, tylko uważaj na siebie. Spoko, spoko. Że dobrze nam zaczęło iść, więc nie chciałbym tego stracić. Tu nic nie ma. Pęty spowalnicze. Ręki na narzędzia, nie wiem co one robią. O, ładowałem sobie nogę. O, książka, dobra, nice. Biorę. A kto podejdzie do mnie? Okej. W samochodzie jestem. Dobra, to ci tam podwieź do bazy, tak? Nie, ja tylko nogę muszę zaleczyć, tylko że mi gonią. No dobra, już idę. Szukaj jedzenia, bo w sumie nam by się przydało. Tak, wiem. Jeszcze muszę to sobie umyć. Wyczyść. W sumie co wyczyszczę też ten... moje graby. Widły, znaczy się. I zostawię drzwi otwarte tam, gdzie już byłeś. Dobra, dzięki. Dobra, zostawiam. Dobra, to idź się tam lecz, a... miałeś tam jakieś książki czy coś? Nic nie było, zero. Ogryzienie. Nic nie ma. Nie, nie, ja sobie tylko ten, po prostu spod się. Zmęczony byłem i przeskakiwałem przez płot i się, no, nogami troszkę.
odropała. A, dobra. Ja idę dalej, rozmontowuję. Książka. O, teraz miałem alarm chyba. Oby tylko ich się tutaj nie zjebało dosyć sporo. No, mam jego nadzieję. Nie, idą na północ. Tylko teraz nie, jeżeli jesteś w budynku, to przez chwilę nie wychodź. No wiem. Książki ci pomogą na stres, pamiętaj o tym. No wiem. I na depresję też. No. Tak sobie przeczytałem, że mam płacz, znaczy smutek. Zębek do mnie idzie. O, idzie ich więcej. Uważaj, idzie do ciebie, zombiak. Wlazł ci chyba do środka. Nie. Jest trójka. Dwójka wchodzi do mnie na górę. Rodzice? Tak. Alarm. To twój? Nie. Uciekaj, chodź do taksówki szybko. Tu nie jest bezpiecznie. Nie teraz. Siadaj już, siadaj. Kurwa, weź wsiąść, idioto. Ciężkie jest to trochę wsiadanie. No. Lecimy tutaj, w rozek będzie już trochę spokojniej. No i tak sobie trochę tam, tak zbiłem tą depresję do smutku. Ja mam książki wyjęte się... jeszcze. Dobra. To jest kościół. Mhm. No. I bang. Czy w banku byłyby jakieś maczety? Może napad był. Wunturne na mapie Waszyngton był taki ten bank. O, jest kład, którego też pewnie ogarniemy sobie. Trzeba też zaznaczać miejsca mniej więcej, w których mogą być rzeczy takie jak... Ja sprawdzę sobie na szybko mapę. Czyżby przyjechałem? Nie, to w prawo. Nie, ale tym samochodem to jest inna jazda. Człowiek kurwa nie boi, że zaraz siądzie. Ty tam kask miał w ogóle. Ja ci hełm załatwię potem. To jest jakaś droga inna? Nie mam żadnej broni palnej. Chciałbym mieć chociaż rewolwer. Wtedy byłbym jak Rick. Ja w bazie mam w razie czego jeszcze sporo tego. Z rewolwerem i z tą czapeczką, no tak, klik normalnie. No, właśnie skip. Dead. Właśnie skip, ty masz dwie ręce, co nie? No. Tak, on jest cały, nie ugryziony nic. Dobra, tam pamiętam kiedyś miał jedną, ale padł chyba i... No co, padłem sobie wtedy. Jak jestem Rick, to gdzie jest Carl? Carl nie żyje. Spoiler alert. Au. Nie wiem, nie oglądałem całego tego. A, sorry. Ale nie, ja nawet mam wywalone w to, bo jakby mi się znudził do końca. No ale wiesz co, Imi, ja też nie obejrzałem całego i powiem ci szczerze, że to się zrobiło już potem tak monotonne i chujowe. Ujęło, no ja wiem. Za dużo. Mój brat też mówił o tym, że to jest chujowe. To już przestało być survivalem zombie. No. Polityka tak zwana. Już jak Negan ogólnie tam był i tak dalej, to już mi się to znudziło. Negan. Dobrze powiem, Negan. Negan. Zważaj na słowa. Ale nie powiedziałem Negan. The Walking Dead. Mój brat mi to tak wytłumaczył, że powiedział mi, że kropka to jest nowy ten, jakby nowa historia z ten, nowe rozwinięcie historii z The Walking Dead. A widzisz ten. To? Ta widzę. Paliwo. For real? Naprawdę? A linijka taka ten, to jest jak ta historia się ciągnie, czy coś w tym stylu. I ten... I on mi to tak wytłumaczył, że to jest... Jak w normalnym filmie masz kropkę i potem ciągłą linię i pod koniec znów kropkę, to w The Walking Dead jest tak, że masz kropkę, linię małą, potem znów kropkę, potem znów linię małą i tak ciągle, i tak ciągle. No to akurat prawda. Kiedyś fajne było, ale obecny sezon to w ogóle na ten zombie. Nie, bohaterowie się zachowują, jakby nic nie było. Tu mamy no. Na nawalone jedzenie.
bo zbieram jedzenie, jak widzę. W ogóle, bo to był zombie, to zabiję go. To zabiję i ja pakuję benzynę. Co my tam ukrywamy? Ej, to jest ten. Chcesz kapelusz? Możesz wziąć, tylko pamiętaj, żebyś nie odjebał maniany i sięgnął zombie, nie? Nie. Pamiętaj, że jak tłuczesz, to one bardziej słyszą. Serio? Mhm. Odgłosy walki też na nie działa. Dobra, mamy full, ja już mam jeszcze kolejny kanister paliwka. Ja też mam. I tu jest stacja benzynowa, którą bym ogarnął. Weźmy chwilę, popilnuję sobie na mapie, zaznaczę, że tu jest stacja. Ja ci tu rzucę ten kapelusz. Tylko mnie dopuj teraz. Turcjan, jadę trochę dalej, tam inne domy. Dobra. A to mamy na full, ten? Mhm, samochód jest już na full. Dobra, możemy iść dalej. Mapa z oznaczeniami, Idziesz? Idę. W sensie ty Turcjan znalazłeś tam jakąś? Ty, taką... ile żarcia tu jest? Mhm. Zapalniczki mam, tylko, 3, że to jest... zapałki. Była daleko od nas, wiesz? Bo panie. Ło, jest. Ile pajków i zapałek, człowieku. To są same napoje, to ja ich nie biorę, bo już mam dłużej tak. Moldro chyba? 200 papierosów. Żelki jem. Zbieraj wszystkie żelki. I wszystkie ogólnie takie jedzenie typu jakieś orzeszki, chipsy, etc. To jest moldrow. Torcik czekoladowy, ten. Torciki czekoladowe. To jest dobre właśnie, jeżeli chcesz sobie poprawić nastrój. Okej. Biorę. Gumę do rzucia też możesz zbierać, bo ona jest lekka, a jakby nie patrzeć, sporo poprawia. Napoje w puszce, bo jak wody zabraknie, to się przyda. Połomny kanister. Pompka do kół się przydaje do czegoś? Przydaje się. Nie. Jak zmieniasz opony, to bez tego nie zrobisz nic. Mhm, dobra. Akurat później samochodem będę się bawił, to... Dobra, biorę. Dobra, to ty ogarnij tam jeszcze jedzenie. Od chuja map. Naprawdę, od chuja map. Coś się tłucze, uważaj. Ja nie słyszę. A, słyszę, dobra. Napoje w puszce, o Jezu, ile tego jest. Jezu, ile to jest napoi. Dobrze. Zjem sobie coś z tego, co jest świeże. I sam się napiję, co mnie napoje. Jezu, jaki highlight teraz. Trochę tam. Teraz można żyć. W końcu czuję, że żyję. Moja postać w końcu trochę przytyje. A co, taka chuda? Nie, ale wiesz, jakby nie patrzeć, troszeczkę zaczęła już... się głodzić. Chudnąć, no. A druga mapa z oznaczeniami. Tak mapie są tkuja, powiem ci szczerze, ale one zbytnio dużo nic nie dają. W sumie ja nie zauważyłem żadnych więcej. To jest drugie, które znalazłem. Pierwsze dwie. Zaznaczyłem, że było ich bardzo mało, a jest tylko chuja. No widzisz, Shiro? No i o, dobrze. Akurat znalazłem z naszego miasta. Czy co? Akurat znalazłem z naszego miasta z znaczeniami. No dobra, to pojedziemy tam, jak zbierzemy tutaj, rozmontujemy wszystko. To mówisz tutaj jeszcze raz? Nic nie mówi. Właśnie od tu chodzi, to ma być trudne, a nie łatwe. No ale te mapy tak naprawdę nic ci nie dają, bo i tak masz ją odblokowaną całą. Dużo to mapa nie mówi, tak szczerze, ale wezmę. Czekaj, patrzę, które drzwi, te drzwi, uważaj. Będę otwierał. No. Dam sobie radę. No. Tualeta! To sobie napełnimy butelkę z wodą. Napijmy się. Trzeba zapalić. Zombiak się tłucze, do których z okna sprawdź, jak możesz. Do któregoś się tłucze. O, i chyba trochę ich teraz się tutaj schodzi. Lasą przed oknem. Zaraz wbiją, będzie... O, właśnie, problem. Dwa na raz padły chyba. Ajajaj, infekcję mam. Hmm. Ja się w domu przemyję. Dobra, piąty poziom stolarstwa wbity.
Kurwa, aktor, jak gram stolarza, mam trzeci dopiero. Wiesz, łapka, jak głowy idę, tak. Ja idę głowa, co nam jest potrzebne, nie? Znaczy, no wiesz, jakbym już budował bazę, to i u mnie byłoby inaczej. Chcesz mop? A po co mi? Nie wiem, może będziesz mopował. Nie, da się. Dobra, to widzę, że troszeczkę przelutowaliśmy tu. Ale napoje nie zabrali do końca. Nie, no ale mogę zabrać. Bo ja już zabrałem. Dla mnie te napoje się przydadzą, tak czy inaczej. No. Puszki po napojach, to już tego nie zbieramy. Dobra. Wylutowane. Worki na śmieci też zbieram, bo one się przydadzą potem, żeby zrobić sobie pojemniki na wodę. Ice, baby. Dobra, jak te zombiaczki? Czy tutaj coś jeszcze jest? Coś, co możemy przelukać. Tam w teorii jest kolejny parking. Gdzieś w nim jest? A, są chyba toalety. Albo kolejny sklep. Tak, chyba kolejny sklep tam jest. Ale ja najpierw sobie odstawię rzeczy do samochodu. What the heck? Znów rakieta. A w ogóle u mnie się twoja postać zbugowała i ciągle kopie. Kopie? Ej, Turcja. No. Agregaty czy coś takiego znalazłeś, coś podobnego. No, ale mam zamknięty garaż i nie wiem, czy tam nie będzie. A łama. No nie mamy właśnie. A zobacz, czy jakieś okno są. No zaraz zobaczę. Czemu mi zamknąłeś? Jest. Się pomyliłem, zapomniałem, że tu muszę wejść w ekwipunek zamiast tam przytrzymać się, no i tam. Wiesz co, może patrz się na razie ty, jak ja wyrzucam to wszystko, bo jak nam dupkę zrobią, to będzie problem. Ty, maska, wezmę sobie. Jaka maska? Maska. Jaka maska, nie rozumiem. No, maska. Powalnicza. No to. Pytam się, maska, jaka maska? Maska. No maska. Samochodowa na twarz. Tylko wiesz, ta maska będzie potem potrzebna, więc jej nie rozpierdziel tylko. A, załóż ją koło obrony. No przynajmniej lekko obrony. Uuu, tu już mamy full. Czy ale ty wróciłeś mi ten kowbojski? Jest okno. Znaczy, nie mogę z tej twarzy. Się naciągnę, kopię w podłogę. Teraz nie będzie. Co mnie tak zdenerwowałeś? Dasz radę go przenieść. A, dobra, to. Resztę wrzucę na siedzenie. A, no to no tak, niestety to siedzisz. Więc i ty musisz już na siedzenie wrzucić, niestety. Nie ma innej opcji. Kanister z benzyną też przerzucimy. Ciężka to sobie jedną wezmę. Wrzucę ci zaraz zapałki. Zapalniczkę. W sumie w schowku będzie wszystko. Łącznie z fejkami. I żarcie. Najpierw to wiesz, żarcie świeże i tym podobne ogarnijmy. Typu mleko, jakieś inne duperele. Tak, no. Które mają ogólnie swoje... O, Turcja. Ja może za jakiś czas będę. Okej. Okay. Zawias. Może zawiasy? Mhm. Za co? Będą drzwi. Myślisz, że co, że jak skamią, to zawiasy od razu? Tak, to nie panikuj. No dobra, nie będę panikował. Tu jest furgonetka. A i Turcja, nie szukaj w żadnym domu jakichś takich większych mebli. Myślę? Paw, stolików. A, czy nie ja się ten. Ja tylko rozmontowuję elektronikę. Chowam do sobie meble. O kurwa, ona to była. Naprawdę. Myślałem na początku, że beknąłeś. Ja? Nie, no Turcjan to tak, że
zrobię takie... Zasrałem się. Hej, panowie, jesteśmy na odcinku. Co? Kultury, kurwa, trochę. Aha. Czemu ty ciągle jesteś smutny? O co ci chodzi? Kurwa, banan na twarz i tyle. Grunt to dobre podejście. O Jezu, nie mogę. A, chwila, bo się zagadałem i zapomniałem tego jedzenia wpakować na pak. Płachta 2, nie wiem czy płachta coś daje, ale też ją wezmę. Opona. Biery. Opona. Słuchaj, ja obchodzę ten budynek dookoła, bo tu jest wszystko pozamykane niestety. Tam wejście. Shiro. Wiesz, ile punktów jest potrzebne na zrobienie stolarstwa na szósty? Wiem, bo miałem maksa przeszło na naszym. A, czaj maksa miałeś? Mhm. A nie jakiś tam wymagany? Potem dobijemy już maksa. A, to... Fajnie, bo 3000 nabijać. No, ale no wiesz, ja miałem książkę do tego. Ale właśnie ja to robię na książce i rozbieram każdy mebel w domu. Ale to, słuchaj, rozbieranie mało ci schodzi. W budowaniu jakbyś miał to kurwa z miejsca. Naprawdę bardzo szybko zapierdziela, jeżeli chodzi o budowanie. Dobra, ja sobie zapalę papierosa, oka. Ja już otworzyłem ci wejście. Skąd to tyle jest spletów? No ja wyzbierałem trochę. Mam dla aktora wybieracz. Mam klucze aktora do tego czarnego samochodu. Dlatego tego tutaj? Tu obok nas, no. No to wiadomo, jak zabierzesz, to będzie na rozbiórkę, nie? Mhm. Dobra, tu nic nie ma w sumie ciekawego. Aha, czyli wychodzimy. Jeszcze zobaczę ten automat, czy z automatu coś się da. Da się, napoje. Grzechnie. Czy u was też w każdej zobaczarce są lody? Nie. Jeszcze nie trafiłem na lody. Smacznego. W każdej zamrażarce są lody. Słownie. Na pocieszenie. Tak, na pocieszenie. No codziennie każdy. Dobra, się. Moja postać wyszła z samochodu. 7 chipsów, ja pierdzielę. Dobra, no, tak, to... musimy się cofnąć teraz i potem... Żarcie nam starczy na długo. Miejmy nadzieję. A właśnie, bo któryś z widzów chciał jeszcze, żebym podjaśnił troszeczkę to wszystko. Zapomniałem o tym. No ja sobie klucze tutaj tego auta. Zostawiam. Da się tutaj w ogóle to podjaśnić? Ja sobie ale tam nie masz nigdzie tam? No właśnie nie widzę. Jakoś nie wiem, czy nie musisz na tym... Na... Nagraniu? Na nagraniu, no. Nie no wydaje mi się, że jest opcja. No chyba nie ma. Dobra, staram się na nagraniu to zrobić. Dobra, pochowam sobie też te bronie. Jedziemy już teraz wprost do naszego celu. Zobaczymy, czy jakiś samochód bym znalazł, jakbym wtedy jednak tą drogą szedł. Chyba się pojebałem chyba. Mało syrena. Tylko nie używaj samochodu do zabijania zombie teraz. Nie, spokojnie. Dopóki nie nabijesz sobie, albo ja nie nabiję sobie mechaniki, to nie ma sensu. I kogo wołają? Mechanika. Ale to nie wiem, ze skipa zrobię sobie mechanika. Aha. Ja będę stolarzem, on mechanikiem. Turcja, kim będziesz? Murarzem, akrobatą i baletnicą. Uuu, dobra, wyrobiłem się, ale ledwo. Dobra, potrzebujemy cię w naszym składzie. Włączyłem ogrzewanie. Turcjan. Mhm. A ty zupy to ty żeś nie zebrał? Turcjan to jest kurwa kucharzem z tego co słyszę. Ja wszystko robię. Nie no. Ja gotuję, no. Wszystko oprócz solarstwa, elektryki. A tym to się ja zajmuję. No, dlatego zostawiam to, kto robi. On lubi. O, auta jeszcze robi. No to w sumie też taki kurwa. Murarz akrobata.
jebane. Braki. Ta zupa tam jest w tym, w środku, w aucie. Jak to się nazywa? Ale tu w domku, który lutowałeś. A co? Była zupa. A to zepsute już pewnie. Na pewno może. Na pewno zepsute. Tylko wiesz, Garnek z tym, że mamy, jak nie weźmiemy tamten samochód, to będziesz musiał tamten samochód prowadzić. Albo ten. No dobra. Pojedziemy na dwa samochody. Spoczko. Powoli, bo powoli, ale pojedziemy. I weź, kurwa, ja miałem zapierdalać na piechotę. Jak to jest jeszcze, do przodu. Nawet jeszcze nie dojechaliśmy do tego miejsca, gdzie poszedłem w las, że tak powiem. Nawet w połowie nie jesteśmy. No tu jakiś samochód bym znalazł na samym końcu. Jedno siedzonko zostało zapełnione. Czekaj, sprawdzę szybko samochód. Nawet nie wieszę. Zamknięty po tej stronie. No, ale przynajmniej twoja postać przestała już nawalać w ten... podłogę. Jedno siedzenie zostało na maksa zapełnione, 20 na 20 jest. I bardzo dobrze. Chwila, koledzy, to wy macie tylnie siedzenie. No. Po co mam więcej? Kurwa, naprawdę worki na śmieci. Turcem, ja jadę trochę jakby dalej. Ja jestem przy kaplicy już. Wiesz, aktor, wy macie pewnie jakąś furgonetkę, my mamy zwykłego sedana. Furgonetkę? Mamy sportowy. My mamy sportowe dwa siedzenia, jedziemy z przyczepką 200 bagażu. No to nie mamy taksówkę. Naprawdę. Właśnie jedziemy po furgonetkę. Postać mi nie wzięła pałki do ręki. No to chyba dobrze. Ale łokciem nie chciałem walić okna. Oj tam. Walić zawsze można. Nie tylko pałką. Most. Koledzy, pamiętajcie, że jesteśmy na odcinku. Ale co, ja tylko mówię, że walić można łokciem na przykład. No. Nie rozumiem. Kościele ma dużo ławek do rozmontowania. Że nie wiem, gdzie ty jedziesz. O, jesteś blisko w sumie. To ej, ale tutaj. Nie rozwalaj dóbr kościoła. Jak on wali łokcie w kościele, to ja pierdzielę. A, tam marudzisz. Już ofiarę z krwi złożyłem, daj mi spokój. W jakim ty kościele jesteś, człowieku? To by się pojebały religie chyba. Kolejna mapa. Znalazłeś coś na tych mapach? Ofiarę złożył z zębiaka. No, liczę, że samochód jest z kluczami oznaczony. Mapa skarbów. Kluczami może jest, tylko czy z paliwem. Jak fajnie się z pełnym bakiem jeździ teraz i z dobrym samochodem. Nie gaśnie. I zaś jakaś rakieta. Kurwa, zostawcie to miasto już. Spokojnie, potem już te rakiety się wyłączą. W sensie one trwają chyba do 40 któregoś dnia. A jest który? 31. 31 już? No. Myślę, i dalej prąd jest? No właśnie, też mnie to dziwi. Coś nie idzie z rozsadzeniem miasta przed zębekami. Czym jesteśmy? O, dobra, tutaj, o, tu po prawej stronie poszedłem w las, właśnie, w tym miejscu. Turcjan. Mhm. Chyba zaraz się idziemy zbierać do bazy. Okej. Okay. No to rozmontuj ten kościół, rozmontuj jeszcze. Ten fajny z drewna. Więc przypatruj się. Okay. Może twojego zombiaka znajdziemy, to go zabijemy. Może. Nie wydaje mi się, on też daleko, gdzieś pewnie w lesie też. Pasa. Nie, one wiesz co, lubią główne drogi, więc... No niektórzy w lesie. Na przykład twojego trupa w militarii znalazłem. Też se hasał. A zabijaj go czy nie? Nie. Nie, tam mnie taka horda goniła, że nie było sensu. Jezu, czasami się cieszę, że Discord ma opcję, żeby mówić pod przycisk.
co takich najlepszy. Że ja przycielę. To uroki mieszkania, a tu chyba zginąłeś gdzieś. Nie wiem czy tu. Czekaj. Tak, chyba tu. Bo tu mi drogę ostatnio tam przerwało. Widzisz gdzieś swojego zębiaka? Nie, chyba. Nie widzę, bym musiał światło mieć. Nie ma go, patrzę. Prawie wszystkie myszy możesz się rozglądać. Nawet w samochodzie. A, to nie widziałem. Bo to, że nie ma światła teraz, na dwa. Czekaj. To twój. Ty, to jest mój. No. Tylko czekaj, może uda nam się go odciągnąć. Bo tam jest ich więcej. Dobra, w drodze powrotnej to ogarniemy. Próbujemy ich wyciąć. Na to? Spoko. Ja się nie spodziewałem, że spotkamy. Kurczę, gdzie jest ta zupa z goblina? Ja nawet nie pamiętam, co ja miałem. Pamiętam, że miałem karabin. No masz... Jak się nazywa to? Sobie chipsy przy okazji. Krytka samochodzie. Ty czekaj, ja bym dał... Daj mi chwilę. Gdzie? Ja sobie muszę zjeść też. Nie pamiętam. Ja się sobie spokojnie. Chowek, czy tam tam? No obok. Tego kierowcy. Ja je tutaj chyba wszystkie poogarniałem. Wiesz co, wezmę te namioty. Nom. Zawsze się przydadzą. Dobra jedzonko. Zupa z goblina. Hotel tylny prawy, gdzie są te namioty? Fuck, on już tu jest. Stworzeń. O, już mi infekcja zeszła. Zabijesz go? Zabijesz. Chciałem. Mhm. A twoje ostatnie deski i lecimy już. Dobra. Teraz możemy spróbować tam właśnie jakoś się dostać, tylko pojedynczo, nie? Jeden strzał panem. A tu w tych skrzynkach nic nie było? Pewnie było, bo ja tutaj wiesz, zapierdzielałem wtedy, uciekałem. Dobra, mam tu małego trupa. Poczekam na niego. I to jest chyba nawet wojskowa skrzynka. Ja wezmę sobie jeszcze tego. Sama. Witaj, Shadowskip. W końcu się spotykam. A to twój trup. Z techno hitem. Dobra, lutuj go sobie, ja ci osłaniam. Kabura, włóż. Naboje. Wiedziałem, że on tu przyjdzie. To było pewne. O, jedzonko! No trochę tego masz. Buty wojskowe, rewolwer. Butelka z wodą 3. Karabin M14. No to już kurde masz, widzisz? Dobrze było tu przyjechać. Ja mam amunicję w razie czego. Bierzesz butelki z wodą? A nie masz miejsca już? Mam, ale... Tak się pytam ciebie. Zbieraj butelki z wodą, potem sobie wiesz, ogarniemy. Jak wody zabraknie czy coś, to będziemy mieć. Dobra. Ja, ale gulasz. Jest czyściutko, spokojnie. O. I się psuje. Znowu syrena. No właśnie, dopóki nie będzie tutaj syreny czy czegoś, to na spokojnie. Mam 6 butelek z wodą. No ja 4 plus jeszcze tam. Dobra, odkładam zupę. Mhm. O, tam jeszcze plecak masz turystyczny, który możesz sobie położyć. Masz tam kanister na benzynę, pudełko nabojów i magazynek M14. Ale taśmy to ci zapierdolę. Spoko. Ale muszę. Dobra, kieruję. Gdzie jedziemy? No, do przodu. Do domu, nie? Nie naprawiło mi oczety. A tu las w sumie będzie. O, teraz się udało. Nie wiem, czy chcesz tędy jechać. Jo? Nie. Już. A, to iść na lewo. Nic nie ma. Resztę sobie przelukam, już kuchenny młotek. Drzewo zajebałeś. Nie, bo ja mam dużo młotków. Ja bym wykręcić. No i jeszcze tutaj w lewo, tą drogą. W dół. Ja tego budynku nie lutowałem, a tu jest jakaś budowa chyba. No było sprawdzić, co tu jest. Może poje tutaj w dół? No, tam wcześniej mogło się lodować ten. To jest spore. Bo boję się, że mogą być jakieś zombie. Prosto. Gazrurka, maseczka ochronna, sierp. Ty, to są jakieś magazyny. Tutaj? Jak dobrze pamiętam. Tak, to jest tutaj. Rewolwer, pudełko naboi, chwilę naboi. I co? Wracamy do gry. Rewolwer, naboje, wszystko. Tam bardziej. O kurwa. Ile naboi? O. To jest jakaś wojskowa ta rezydencja.
45 auto, 9 mm, 2. Nie no, zajebiście. Już lubię tą bazę. Pudełko naboi kolejne. Ile naboi, ja pierdzielę. Na sam kanister na benzynę, który jest pusty. Naboje 2, 3, 3. Pudełka same, w pudełkach jest od cholery na amunicji. A naboje do 308 to jest jakaś trzeba, czy co? Chyba tak. Zbieraj wszystko jak leci. A 38 to jest pistolet jakiś to chyba ten. Będziemy mieli czym się bronić. Jak te dołgany przyjdą. Nareszcie, ja pierdolę. Wiesz mi, że ja też się cieszę. Opakowanie nasion marchwi wezmę, bo jak będziemy robić farmy czy coś, to się przyda. I tu są jeszcze trzy budynki. I medyczny jest nawet. Maska przeciwgazowa. Ja pierdzielę. Ekstra. Buty wojskowe kolejne i to nówka sztuka. Wezmę sobie je. To moje wcale nie są gorsze. Nóż myśliwski. To jakaś stówka. Kurtka wojskowa. Spodnie wojskowe. Jakbyś chciał sobie ubrać, to śmiało. Co wojskowa? Kurtka wojskowa i spodnie wojskowe. Kucharki ochronne. Dobra, przenosisz już te rzeczy, Turcjan? Cały czas. Dobra, to staw tylko gad gdzieś z przodu, nie? Ty w stówce jesteś, tak? Do środka gdzieś sadzę. Idę zobaczyć. Dobra, a stówkę już przylukałeś całą? Tak. Tam tylko masło zostało, to nie wiem, czy to się przyda. Masło jest useless. No. Tabletki antydepresyjne, bandaże, waciki. O, ile tutaj jest tego? Dobra. Masło się nie psuje, bo nigdy z tego co kojarzę. Nie psuje się. Dobra, przekażę masło, przekażę mu. Igła chirurgiczna i magło chirurgiczne, tabletki antydepresyjne, przeciwbólowe. O, antydepresyjne to się przyda. Skalpel. Ile tego tu jest, panie? Shiro, przekażę masło, że jest bezużyteczne. Ja mówię o grze masła, a ty... Jak zwykle. Szulki lekarskie nawet są. Chcę założyć inne buty wojskowe, bo te pustynne to mnie denerwują. Mam wrażenie ciągle, że nie mam butów. Nie no, elegancko. Ta baza jest świetna. Ej, Turcjan, prośbę bym miał. Weź zabierz te trupy z terenu naszej jakby budowanej bazy. Śnieg pada. O kurwa, śnieg pada, no. Tu jeszcze skrzynię. Zaraz zabiorę. Worki na śmieci, to tak useless. Radiostacja premium, walkie-talkie, worki z piaskiem, to zabieramy. Radiostacja będzie sobie rozkręcić. Jakby się przydało na strzelaninę jakąś, no nie? No. W ogóle te skrzynki można było też zabrać, bo one są dosyć fajne. Nie no, odkuliśmy się strasznie, strasznie się odkuliśmy. Kas budowlany chcesz? To. To tutaj jest i skrzynce. Kropki ochronne to jest gówno. A chcesz gogle ochronne, czy masz? Nawet nie mogę nosić, bo mam ten taki, no. A, wiem. Słuchaj, masz może śrubokręt? To. Weź mi go kopsnie, jak możesz. Dobra, tutaj masz. Gdzie ci te deski dać? Deski? Ja biorę cały czas. Bo ja zebrałem parę. To wyrzuć gdzieś tam ze środku budowy, bo podłogę robię. Aż to rozkręcę w cholerę. Tylko weźmy chwilę popilnę. A, Shiro. Bo ty na jakich budowlach najbardziej zyskiwałeś te punkty, czy w sensie których? Nie, no, normalnych budowlach. Chodzi mi, że ściany, podłogi, jakieś inne. Czy to nie ma różnicy? Udaj po prostu, się napiję samo. Jezu, to miejsce jest po prostu cudowne.
oklepię podłogę i tak jak... Sorry, już jestem. Byłem chwilatkę. No, bo niby tak podłoga tak duża nie daje. Nie powiem, że nie, bo tylko jedną deskę na to idzie w sumie, ale... No, ale jest ogólnie spoko, jeżeli chodzi o rozkręcanie. Nie wiem, ściany? Ściany w sumie dużo może znaczy, wydawało. Aktor, no co ja ci mam powiedzieć? No ja kurwa punktów nie liczyłem. No nie będę ci mówił, że wiem co dokładnie co daje, no. Rozkręcałem, znaczy, czy rozkręcałem? No składałem wszystko, jak leciało, nie? Znaczy chodziło mi tylko, myślałem, że tak na oko, wiesz, no. Nie, ja budowałem chatkę i wbiłem prawie, no na chatce wbiłem prawie max stolarstwo. Potem jak te meble i tak dalej, podłogi rozkręcałem, to już wtedy mi wszystko leciało. Ja już skipczekam wyżej czego. Mhm. Aż sobie to ułożysz na tylne siedzenie. No to już prawie mamy dwa siedzenia zajęte. Ja nie wiem, czy to ognisko się, te dyski się nie zapalą tak ognisko? Właśnie, też nie wiem. Może zostaw na środku takie puste. Wokół tego ogniska. No chyba, że chcesz to gdzieś z tyłu bazy przenieść. To już mamy zajęte. Można też, zawsze grilla można używać tylko. Nie musimy ogniska przecież. Znaczy wiesz, mogę poczytać elektronikę, nie? Ja idę. Co z elektroniki? Aha, ale to... Wtedy jedziemy po ten, odpalamy i możemy mieć tak w piekarnik, nie? No ale to jest, wiesz, cenne paliwo za prąd, a tak to mamy ogień. Musimy prądu na to zużywać. Może zostawić ten śrubokręt, ja mam nowy. A okej, dzięki. Folia aluminiowa mi dropnęła. Nie wiem co, po co to. Baterii sporo. Co tam mapa? Ta mapa była tu już w środku, więc wiesz. Nie powiem ci po co komu była mapa. No i tak idę ścinać. Ledwo. Mhm. Gorzej jak mi podjedziemy w sumie do tego samochodu, tam będzie gówno. Ja pierdolę. A tam będzie co? A tam będzie gówno. O, moje szmaty tam leżały. I trochę tego tołataństwa się tu nalazło. Ale Turciant, chyba w krawiectwo tak początkowo chciałeś iść też. A tylko nie mam książek na jedynce. A nie mam zestawu do szycia. Także chyba nie mogę też ruszyć z tego nawet. Tam jest jakiś budynek, w którym nie byliśmy, to możemy, jak wrócimy już, czy będziemy wracać, to możemy tam zejść. Chociaż i tak jesteśmy już obładowani na fulla. Ale w sumie będziemy mieć kolejną furgonetkę, więc jakoś tam może damy radę. O. Tylko, wiesz co, Skip, nie wiem, kto będzie tą furgonetką jechał, ale będzie trzeba na nią uważać, bo ona jest już tak, no może nie w krytycznym stanie, ale już w słabym. To było tu? Czy pamiętam, że chyba przejeżdżałeś tędy? Nie wiem. Nie, tu był budynek, do którego nie weszliśmy, bo nie mam go tego. A to chyba tu było dużo zombie czy coś. Mhm, i my tu chyba przeszliśmy dalej. O, tutaj. O, i weźmiemy od razu tu cysternę, ty, i podjedziemy na stację. Jest nasza raszpla. No. Bez paliwa, bez niczego. Dobrze, że kluczyki wziąłem. O, zombiaczek. Ty ładnie sobie dajesz radę, te zombiaki. Pamiętam, że tutaj sporo wrzuciłem rzeczy. No, kanister na benzynę, siekiera strzelacka razy dwa. No. Naprawa pojazdu nawet jest. W ogóle jaką miałam ochronę teraz ogromną. Łomy, śrubokręty, no od cholery, nawet broń palna. Zobacz sobie. Jestem prawie unzabijable. No. Agregaty tutaj mamy. Kolejne rewolwery. Czasopisma. Sporo tego jest. Naprawdę dobrze to normalnie tylko właśnie, nie? Tylko wiesz co? Ja jeszcze sobie... Na razie poczekaj tu chwilę. Aha, tak naprawdę cię zostawię w pizdu i odjadę. Nie ma żartu. W nawiasie to nie był żart. W nawiasie nie jesteś aktor, na szczęście.
Wyłącz przyczepkę. W sumie wezmę dwa kanistry z benzyną, to ci od razu nalejemy na jakiś stan. Upojenia normalnego. No. Lej te kole. To już siadam do środka. Nie masz kluczyka, tylko ja tam zupę. Wiem, ale ten, chcę schować. O kurwa. Wyjdź szybko. Czekaj. A co się u was dzieje? Syrena i to bardzo blisko. Ty, akumulator siadł. Serio? No. Ej, tylko tego... Turcjan. Mhm. Na przypadkiem agregata nie musimy na dwór wynieść? No możliwe, ale i tak nie będziemy mogli robić teraz. Akumulator 0%. Shit happens! Czekaj. Można go jakoś podładować. No właśnie, będę próbował zaraz. Bo nie wiem, powiem szczerze, zostawiliśmy kurwa go na światłach, ale my jesteśmy zjebani. Tego w sumie też. Nie wiem, czy to tak działa. Masz jakieś kable, przewody czy coś? Nie. Nigdy tego nie robiłem, więc nie wiem. Wyłącz do taksówka furgonetka. Wyłącz... Wyszły? No, jakiś jeden. Ja mam inny pomysł, ale nie wiem, czy to zadziała naprawdę. O kurwa, nie chciałem tego uderzyć. Mam pewien pomysł, ale mówię, nie wiem, czy to zadziała, więc to w sumie będzie test. Nie wiem, czy przypadkiem jak nie podłączę tej furgonetki pod samochód i nie przejadę ją kawałek, czy nie będziemy mogli odpalić skopa. Weź podejść do furgonetki, kliknij V. Tu naprzód musisz. I tam masz taki plusik, dołącz. Ja coś zjem, bo widzę, że głoduję. No, robię zupę kolejną jak coś. Nie wiem, czy to się włączyło. Zupę? No, zupa. Włączyło? Czego zupa? Tylko ona jest za ciężka. Z goblina. Żeby wjechać na ulicę, to już jakoś uciągnie. O, właśnie. Zobaczmy, czy coś to dało. Idzie jakiś... A, kurczę. A przypadkiem w mieście nie było książek na krawiectwo? Nie, pierdol. No. Możliwe. Nie, trochę, dobra. Wyciągnąłeś stamtąd wszystko, czy nie, w końcu? Muszę z tą nową kurwą mieszkać. W sensie, co do jednego nie brałem, bo czasu nie było. Wziąłem, trzymałem ciągle ten prawy przycisk myszy, już gdy miałem go uderzać, to mi nagle puściło. Możesz tam wybierać. Wsiądź do tego samochodu jak możesz. Do tego zielonego. Wsiadaj. No co ty robisz? Kipiek nas znów zabijał przez swoje nieudane wsiadanie. I jedź do przodu. Jak to się to wiesz, było po prostu. Krawiectwo i tak potrzebuje. Nic i igły. Czekaj jeszcze raz? Znowu kliknij. Nie mogę jechać. A masz co, przekręcony kluczyk, czy jak? Chyba tak. Czekaj, jak się przekręcę. A masz UI, jeżeli chodzi o samochód? U deskę rozdzielczą? Deskę rozdzielczą masz pokazaną? No. No, po prostu wsiadłeś nie z tej strony, to trzeba. Ale miałem ten HUD włączony z tym. A to co, tak jedziemy? Chcę zobaczyć, czy odpali, więc chwilę podjedź.
Przejdź go. I stój. No nie, znowu była. Do tyłu. Dobra, nie aż tak! Sorry, dało tu kopa mu. Do tyłu. Dobra. O czym książkę czytasz? Spawanie. Spawanie. No ty zajmiesz się spawaniem, tak? Mhm. I tak się zajmiesz spawaniem, to nie wiem, czy ma sens, żeby w sumie, znaczy teoretycznie ma, ale bo ściany mógłbyś porobić wtedy z... Ale to jeszcze, panie. Weź trochę do przodu podjedź. Troszeczkę, minimalnie. Dobra. Bo zupa jest gotowa, jak coś tu masz iść z tym w widu. Nie mam pomysł, ale... Dobra, wysiądź samochód na chwilę. Ej. I Turcjan, musimy sobie lepsze ubrania porobić, bo temperatura to ciekawie będzie. Po prostu założysz 10 tysięcy ciuchów i będzie. Oczywiście. Też będzie działać. No bo ja się dopiero z tej biblioteki tam, może jednak. To ty możesz pojechać, ja tu się zajmuję budową. Dobra. Jak moja postać wykituje z siłą, to idę czytać elektronikę. Nie wiem, czy to zadziała. Ty jesteś w samochodzie? Tak, bo przerzucałem rzeczy. No i dobrze. Nie wiem, czy to zadziała, ale spróbujemy. Lol, to jest tam dziewiątka? Mhm. Mówię ci, tam jest od cholery tego. Dlatego chcę wziąć wszystko, a nie tylko to. Albo za. Mhm. Bo zrobiłem. Się tam rzucę na podłogę. Kiedy chcę tam? O, leży. Masz klucze? Wsadziłeś, czy masz w sobie? Mam przy sobie, chodź. Wiesz, to chyba to. Zrobić z tego pociąg. Dobra. Przy okazji pójdę zatankować. Jest to udźwiga taksówka to wszystko? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Oczywiście muszę z mgłę jechać, nie? Teraz spróbujemy taksówkę podłączyć, ale mówię, nie jestem pewien, czy to się uda, więc takie wiesz, testy w sumie też. Kurwa, ile tych alarmów! Widzicie, teraz u nas są alarmy. U nas się nie skończyły. Nie da się niestety. Weź wszystko z tej naszej kochanej... Weź w ogóle stamtąd. Weź wszystko, co możesz z bagażnika. Nie wiem, trochę wjadę. Musimy spierdalać stąd już powoli. Czekaj, zjadę trochę. Teraz sobie już zabieraj to. Bo śnieg już leży. W których miejscach? Czemu ty tak długo bierzesz to? Spokojnie. Z tego śniegu może wodę robić. Nic się nie dzieje jeszcze. Agregat? Nawet jeżeli jesteś już, wiesz, tam ranny i tak dalej, w sensie, że ci HP spada, nie przejmuj się. Bierz ile wlezie i tyle. Kurwa, czemu ja tego nie mogę wziąć?
spadać HP? Tak. To wchodź do samochodu. W samochodzie mi też będzie spadało? Nie, nie będzie. Co się dzieje w mojej postaci? Ona czasami ma jakiegoś buga z wsiadaniem. Bardziej mi zależy na tym, powiem ci szczerze, niż na tej furgonetce. Ona się nie domyślam. Znaczy w sensie, co ja gadam. Ja domyślam się, że tam. Sorry, tam już jest tak czysto? Co, że tam z przodu? Dobra. Kurwa, nie widzę mieszki. Dobra, też już mam spadanie HP, zobaczyć czy nie ma nic jeszcze w furgonetce. Bo na siedzeniach chyba nic nie było. A nie, było! Jakiś zombiak chyba idzie. Klucze do rur i tak dalej, nie, to zabieram. Dobra, się cieszę, że udało się to zabrać. No widzisz. Dobra, tu jest już czysto. Pierdzielamy stąd. Dobra. Ranki mi się... O, jak mi się pięknie ranki poleczyły. Ale ja nie miałem żadnej w ogóle jeszcze. Miałem z początku jeszcze, jak tam próbowałem do bazy się dostać. A, dobra, już wiem, co się stało. Ale było blisko, abym miał ranę tam w jednym momencie widziałeś. Mhm. Puściła nagle myszka. Dlatego muszę nową sobie myszkę kupić. Już się nie zatrzymuję nigdzie, bo to nie ma sensu. A tutaj będziemy głównie trzymać benzynę w tym... Tak, 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 bo ona ma sporo litrów. Turcja tak pięknie było. No, zaś pierdolło. Co się stało? No znowu coś wybuchło. Bomba tu, bomba tam, co to? W końcu role się odwróciły. Easy mode się kurwa skończył. Coś bucha. Tutorial ale zakończony. Ale my mieliśmy na początku tak też. Boom. No teraz u nas jest spokój i powiem ci, że coraz lepiej nam idzie. Buty wojskowe z zielonymi skarpetkami, let's go. Wow, chodźmy moro. Muszę wbić ten, co ty. Ale po co w sumie ci ten szósty? Schody. To bez tego schodu się nie da zrobić? Da się, ale trzeba mieć palnik, palnika nie mamy, no to... No jak, aktor? Ja robiłem na trzecim czy czwartym poziomie schody, jak początkowo domek robiłem. No to... Ja próbowałem, patrzę szósty. Zwykłe schody? No. Coś mi się wierzyć nie chce. Nie, ale ta baza to była zajebista tutaj. A jest schody, no stolarstwo, poziom szósty. Nasz jak młotek dorwę do ręki, to zobaczę. A na razie nie mam czasu, bo właśnie idziemy przez hordę i mamy świetne przedmioty, więc nie możemy ryzykować, nie Skip? No. Żeby wam coś wyjaśniać, chłopaki. Ej, mogę sobie zapalić w samochodzie, no nie? Mhm. A nie mogę, bo mam agregat. Nie może się udusić. No to co, że masz agregat, to on wybuchnie? A nie mogę ogólnie chyba ten. A nie, mogę. Ja paliłem. Spoiler, wybuchnie. Nawet jak prowadzę, to palę. Czasem jem nawet, jak mam co, na przykład chipsy. Je całość. To nie chodzi o grę. Jem se chipsy i jadę. To nie chodziło o grę. A o co? Nie, tak czasami cię żartuję po prostu. Zrozumiałem, że to. Czyli nawet śnieg przed bazą. Jak fajnie. Fantastycznie.